Cześć, to jest Maksymowa z kolejnym maksymalnym vlogu. To chyba piąty maksymalny vlog. Nie, szósty, ponieważ piąty był świąteczny dla Was. W tym vlogu porozmawiamy o, nie wiem, o tym, co teraz nagrywam. Jak zauważyliście, ostatnio skończyłem serię z The Walking Dead sezonu pierwszego i zacząłem nagrywać sezon drugi. Też już skończyłem sezon drugi. Dzisiaj właśnie, jak ten film rzucam, to właśnie skończyłem. Jak widzieliście, to strasznie szybko mi poszła ta seria, bo 2 dni całą serię zrobiłem wam, wysłałem wszystkie filmy. Myślę, że wam się podobały, bo chyba się nie podobały, bo nikt ich nie oglądał jeszcze. I właśnie też o tym chcę porozmawiać, że niby jesteście tymi moimi widzami, tak? Rozumiem. Oglądacie mnie. Podobają wam się moje filmy. A głównie chyba czterech czy takich moich widzów dokładnie dobrych to znam. Z jednym właśnie nagrałem, z drugim tak o cały czas gadam i jeszcze jednym. Ale jeżeli chcecie, żebym ja nagrywał, to dla was ja mówię, że wy niby mnie wspieracie. No czasem to kłamę, bo wy tak naprawdę mnie nie wspieracie, bo nie piszecie mi na przykład, co mam na przykład nagrać. Ja was się pytam, jak wiecie coś, to napiszcie mi w komentarzu albo... Jaką chcecie kolejną serię, napiszcie mi w komentarzu. Nie, wy nie piszecie nic w komentarzu. Nic, jak nawet wam się filmy podobają, to dajcie tą łapkę w górę, to nic nie szkodzi. Ja was nie proszę o te łapki, ale jeżeli wam się podobają, to dajcie. Ja przynajmniej wtedy wiem, że wam się te filmy podobają, a nie, że robię te takie jakby filmy sam dla siebie, że wyrzucam swój czas, który spędzam na nagraniu ostatnio, żeby nagrać The Walking Dead, to od której od pół do 12 rano nagrywałem, potem do wpół do 4, a potem od 5 nagrywałem wam do 10 w nocy odcinki, a wy nawet nie oglądacie tych filmów i to tak jakbym w gówno, że brzydko powiem, wyrzucał swój czas, gdzie mogę go spędzić na czymś innym, mogę wyjść, coś zrobić, ze znajomymi pogadać. Ja nawet nie gadałem z nikim, bo ja filmy dla was nagrywałem. To nawet widzieliście, jak Kordian, jaki na przykład był wkurzony, że po codziennie z nim gadam, a teraz nie gadałem, a widzę, że nawet nie ma żadnej aktywności pod tymi filmami. Napiszcie, nie wiem, tak teraz bym was poprosił, żebyście napisali coś w komentarzu, choć tak nie wiem, że nie napisajcie, bo macie to gdzieś. Ale napiszcie mi w komentarzu, co mogę zmienić na swoim kanale. Nie, że zaraz będę komentarze: usuń ten kanał, zmień to, wypierdalaj z YouTube'a. Nie chcę takiego czegoś słyszeć, bo nie. Tylko chcę usłyszeć coś konkretnego, co mam zmienić, co lepiej robić, co dobrze już robię. Bo chcę trochę ten kanał zmienić, żeby, bo wy też tworzycie ten kanał i chcę, żebyście mi napisali w komentarzu właśnie, co zrobić nowego, co to, co tamto. I wiecie, napiszcie mi też, jaką nową serię oczywiście chcecie. To się przystosuje, jak coś, to kupię tą grę, bo teraz mam jakieś kupować, to jak coś kupię tą grę. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście, jak ktoś napisze na przykład nazwę jakiejś gry, to zalajkujcie jego ten komentarz, to ja będę wiedział, że chodzi o tą grę. I nie piszcie 1000 razy jedna, kilka osób to samo grę, tylko na przykład jak ktoś pierwszy napisze, to od razu zalajkujcie mu ten komentarz, ile będzie lajków, tą serię wybiorę, albo jakieś dwie wybiorę dla was. Ponieważ dwie ostatnio właśnie skończyłem, teraz dążę, żeby jeszcze jedną skończyć. Znaczy, Hitmana chcę skończyć. Zaraz pewnie wam nagram odcinki z Hitmana. Co jeszcze? Mogę zasady takie na swoim kanale wam powiem, jakie u mnie są. Za takie głupie rzeczy, jak na przykład normalne komentarze. Znaczy, jeszcze mam coś powiem, nie rozumiem ludzi, którzy... Ktoś mi na przykład pod filmem: zajebisty film, fajny odcinek, coś tam podoba mi się, a wy, a tym, którym się nie podoba, od razu biorą to jako spam, a ja tego nie biorę jako spam, bo mi to... Okej, wracam, nagrywanie mi się wyłączyło, czyli ja doceniam, to ta osoba docenia to, co robię. Ja tego nie wezmę jako spam, bo to nie jest żaden spam, tylko to jest coś dobrego, rozumiecie chyba, co? I za na przykład takie głupie wyzwiska, ty gruba kuu, albo ty wypie z YouTube'a, albo coś takiego.
za kłótnie między sobą, takie normalne wyzwisko, komentarz zostanie usunięty. Ale za takie wyzwisko, takie ty chuj, takie inne, wypiej, takie te, to wtedy jest blokada, że raz zablokuje tą osobę, dlatego też kilka osób jest zablokowanych na moim kanale za wyzwiska. Takie na przykład głupie kłótnie między wami, ktoś będzie pisał to, to, tamto, albo takie głupie jak z jednym chłopakiem, dziesięciolatkiem się kłóciłem, bo on się wychwalał, a ja mam to, a ja mam tamto, twoje gry to gówno, zbędne gówno, dla mnie to głównie FIFA i GTA 5, dziesięciolatek. Mam dziadka, który ma tysiącopiętrowy dom. Takie głupie przechwalanie będę też usuwał komentarze, żeby to masowo robić. Jak jedna osoba, jak usunę, to dalej to napiszę, to wtedy blokada od razu się robi. Czy takie wyjaśnienie, dlaczego robię, dlaczego niektórych osób usuwam komentarze i takie inne, czyli to takie zasady jakby na moim kanale, wiecie o co chodzi. Z dobrymi komentarzami nic nie będę robił na pytania, na przykład nie pod Q&A, jak zadacie pytanie, tylko pod jakimś normalnym filmem, to jeżeli normalne będzie pytanie, albo jakieś śmieszne, albo coś, to oczywiście zawsze odpowiem na te pytanie, napiszę dla tej osoby, w tym komentarzu odpowiem. Nie bójcie się, będę odpowiadał nawet poza Q&A. I teraz wam wytłumaczę, czemu w tym tygodniu znowu nie było Q&A. Zaraz pewnie pomyślicie: Max, ty chamie, nie ma Q&A. Nie miałem, nie było Q&A, bo nie było za dużo pytań. Nie chciałem robić, czy jeszcze zadajcie jakieś pytania pod Q&A. W tą niedzielę na pewno będzie Q&A. Może Q&A będę robił co 2 tygodnie, tak? Może chyba będzie lepiej, zobaczymy. I pewnie myślicie, o co chodzi z konkursem, że nie ma wyników konkursu, to tutaj są wyniki od razu konkursu, wam powiem. Nikt nie wygrał. Nikt nie zrobił fany moment. Jeżeli chcecie, to macie jeszcze do tej niedzieli. Czekajcie, dzisiaj, który mamy? Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek. To macie jeszcze od dzisiaj, jutro to jeszcze 3,5 dnia macie. Do niedzieli możecie zrobić mi jakiś fany moment. Nie musi być długie, 10-20 minut, 5 minut może być takie normalne, przeciętne. Fan moment, co by było, ta osoba wtedy wygra, bo jeden taki chłopak mówił, że zrobi, jednak nie zrobił, mówił, że ma za dużo filmów. Ale to najbardziej, jeżeli chcecie robić, to patrzcie na te serie GTA San Andreas, Hitman, bo ja tam na początku jaja sobie robiłem, The Book of Unwritten Tales, bo tam się dużo śmiałem. MTA oczywiście z Kordianem. Co jeszcze? Z czego jeszcze możecie zrobić? To czekajcie, wejdę na swój kanał. Wam od razu powiem, z czego możecie zrobić od razu tutaj fany moment, jeżeli chcecie. No właśnie, MTA to co mówiłem, z Far Cry'a ostatnio, bo nie nagrałem tego dużo Far Cry'a. Będę teraz nagrywał Far Cry'a, bo skończyłem tego. Skończyłem The Walking Dead, to będzie Far Cry. Możecie właśnie z Far Cry'a trochę pobrać. Nie robiłem dużo. Albo z challenge'ów możecie sobie tak zrobić. Jakieś tam jaja ze spore. Ze wszystkiego zaraz Możecie z tych serii bardziej robić właśnie. Jeżeli chcecie robić. I co? I to by było na tyle w tym maksymalnym vlogu. Vlogi może będę robił co tydzień, takie tygodniowy vlog, co było w ostatnim tygodniu, co będzie. Albo jak chcecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy zrobić kanał vlogowy, czyli takie codziennie mogę wam robić vloga tak z ręki, na przykład jak do szkoły jadę, to mogę wam robić vloga, z wami gadam, co na przykład, że wiecie. Taki jeden youtuber robi codziennie vloga, ja mogę tego codziennie vloga montować i dla was wrzucać na drugi dzień. I mogę właśnie takie coś robić, czyli co mój codzienny vlog będzie, co ja robię tego dnia, co nie robię. Będę próbował coś robić, w dni. Nie będę próbował tylko siedzieć w domu. Nic, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie lajka i komentarz. I oczywiście zajrzyjcie w moje inne serie. I do zobaczenia.